na jakiś tam temat specjalnie. Chciałam powiedzieć o moim życiu. Chciałem się z tego mówić, żebym mógł taki wniosek. Wiem, co wam się przyda. Bo to, co powiem wam, będzie bardzo ważne. Tak, albo to olejecie, albo nie. Są dwie rzeczy. Jeżeli to olejecie, to nic z tego nie zrobicie. Jak tego nie olejecie, to będzie z tego nic. Ja mam 17 lat zawodowania człowieka i trafiłem do więzienia pierwszy raz. Zamiast 25 lat
zostałem 10 lat. I to spadło potem na 8 lat, bo dalej Boga chwała się Boga. I ojciec dawał łapówki wszędzie, gdzie mówił. To był taki czas, kiedy komuna w Polsce się wycofywała, Solidarność wchodziła i tak naprawdę każdy patrzył, gdzie się może nachować. Póki go nie zdejmą jeszcze z tego stanowiska. I mój ojciec powiedział, dawał łapówki, naczelnikom z więzienia. I wypuścili mnie na pierwszą przepustkę. Po 2 latach. I chodziłem na takie przepustki za pieniądze co miesiąc. Na kilka dni do domu. Oni mnie potem przywozili z matką tutaj do więzienia na Białego. I przyszedł moment, kiedy ojciec już na tyle dał dużo pieniędzy, że kupił mi warunkowe, że wtedy miał wyzwolenie. I wtedy można było w Polsce wyjść po odbyciu 1/3 kary. Jeżeli się spełniało takie warunki, że się popełniło przestępstwo przed 18 rokiem życia. Ja skorzystałem. I po 1/3 kary wpuścili mnie na wolność. Ja za tym mordercę siedziałem 2 lata 8 miesięcy. Ale z tym mnie zawiesili. Ale miesiąc przed moim wyjściem mój ojciec jechał podpisać kolejny kontrakt i zginął wypadek samochodowy. Zginął on, zginęła jego wspólniczka i córka. Jechała na ciężarówka, wszyscy zginęli w wypadku. Wiesz, ja już zacząłem chyba kochać tego ojca. Na tych widzeniach jakoś tak się... Jakoś tak było, wiesz, przyjeżdżał na tych widzeniach, siadał. To było takie coś, czego nie miałem. Chyba to był taki najbliższy czas, jaki mieliśmy w życiu, bo jak ja siedziałem, on tam przyjeżdżał. I coś by mnie runęło, wiesz. Ja pamiętam, wyszedłem na, jeszcze miesiąc przed moim wyjściem na taką przepustkę na tym zborze. I stałem po kościoła i tam chcieli, żebym wszedł do środka. Ja mówię, tam sam nie wchodzę, bo tam mogę rozwijać się w kościele. I byłem zły na cały świat. Byłem zły na ludzi, byłem zły w ogóle nie wiem, życie. I kiedy wyszedłem, to zrobiłem zrobić wszystko, żeby moje życie było inne niż życie mojego ojca, życie mojej matki. I zobaczyłem, że na tym świecie, jeżeli się ma pieniądze, to jest święć. I zacząłem robić wszystko, żeby mieć pieniądze. Zacząłem grać. Zacząłem grać. Grać do więzienia za napad na rynku bankowym, wymiany walut. Na ręce tego już. I tam już nie siedzieli tacy ludzie, którzy... jakieś drobne ludzie, ludzie, którzy przypadkiem zostali w więzieniu. Tylko siedzieli ludzie, którzy byli już przestępcami z głowy. I teraz prosiło mi 15 lat wygrana. I wiedziałem, że dostanę najmniej 10, 5 minut wieszą, tylko za 15 lat. I wtedy chodziłem z moją dzisiaj żoną, z Agatą, miałem wtedy niecałe 16 lat. Zaczęła do mnie przyjrzeć na widzenia. Chciałem zrobić wszystko, żeby wyjść z tego więzienia. Pamiętam, wtedy, żeby wyjść z polskiego więzienia, trzeba było mieć jakąś taką chorobę. Jakieś takie schorzenie, które nie klasyfikowało cię do tego, żeby siedzieć w więzieniu. I wtedy można było wyjść z polskiego więzienia, jeżeli się miało jakąś chorobę zatoki szczękowo-twarzowej. I ja poszedłem na siłownię z moimi kolegami z tego więzienia i powiedziałem, że mi złamali szczękę. Dostałem wylewu. Zawieźli mnie pod konwojem dla Nikitaja, tutaj założyli mi szynę na szczękę. I potem zacząłem sobie robić zastrzyki za to szczękowo tworzone. I powstał guz. I oni go na Nikitaja zdefiniowali jako nowotwór. I stwierdzili, że mam nowotwór za to szczękowo tworzone i muszę wyjść, inaczej go nie wiedzą. I wyszedłem na wolność. Oni zaraz trzepali, się nie trzepali. Ale wtedy już poznałem ludzi, którzy nie byli jak wiedzieli, że mieszkali jak ja, tylko ludzi, którzy mieli naprawdę pieniądze. Ja się dowiedziałem teraz na tej decyzji, że w Polsce można mieć dużo pieniędzy ze złodziejstwa. I kiedy wyszedłem, zacząłem się kontaktować z tymi ludźmi. Ja nie wiem, jak dużo narkotyków widzieliście w życiu, jak mieliście, jak zagroziliście w kontakt. Ja pierwszy narkotyk, jak wiedziałem, to sobie było 250 gram czystej heroiny. Jak ja to sprzedałem, zajęło to 3 godziny, bo tylko miałem to przejść na miejsce za 6 miesięcy. Wtedy moja matka musiała 3 miesiące pracować. Ja myślałem, że ja zabrałem mogę zarobić. Wiesz, jak ja zobaczyłem, że dla ludzi to jest bardzo duży wiek. Wiesz, potem poznaliśmy chemika i założyliśmy taką fabrykę śmiałą witaminy. Wiecie, ja wam nie chcę się opowiadać o rzeczach, które
bardzo dużo marihuany, kupowaliśmy marihuany. Jak jest powiedział, ludzie gubią. Ja tylko robię marihuany. Nic co nie będzie. Nie wiem, co się będzie. Może będziesz karci na stałe szukam, gdzie ty nie masz. Więc tego gościa, który nam się znowu tego polecał marihuany. Ja mam nie przetworzoną marihuany. Tylko tak. Z niczym innym nie mieszam. Bo jak szło na miasto, to pomieszane z benzolem, to może na benzolę się nie rzeczy. Ale on miał zwykłą, czystą marihuanę. Ten chłopak już nie mówił na tym, że on nie mówił chleb, tylko pogrzeb. On nie mówił serek, tylko się lepiał. Zajebany, panie, można też. Narkotyki to jest trucizna. Jeżeli nimi handlujesz, to trujesz. A jeżeli je bierzesz, ponieważ niszczysz swoją głowę. Ja brałem narkotyki, byłem narkomanem. 3 kroki umierałem od tlenu. 3 kroki na ulicach tego miasta leżałem sparaliżowany przy swoim RW. Uważałem, że jestem panem świata. Rozumiesz? Siadało mi serce. Moje całe ciało było prawie było paraliżowane. Budziłem się na ujomo. 3 kroki już byłem na świecie. Nie przez teren, nie przez to, że brałem sobie do żywy. Ja takich ludzi, którzy wolę sobie w żyło uważałem za śmieci. Wiesz? Ja uważałem, że jestem ktoś. Że jestem ktoś wielki. Byłem człowieczką. Nigdy więcej. Byłem człowiekiem, który chciał, żeby jego życie było jakąś fikcją, jakąś urządą. Coś ci powiem. Twoje życie nie jest fikcją, nie jest urządą. Ono jest. I to ty jesteś decyderem tego swojego życia. Tak jak ty będziesz decydował, tak będziesz miał. Nie możesz tego zwalić na nikogo. Nie możesz tego zwalić na całą rodzinę, nie możesz zwalić na system. Nie możesz. Wiesz dlaczego? Ponieważ każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, robi to, co uważa za stosowne. Ja robię wtedy, co uważam za stosowne. Rozumiesz? Nie mogę powiedzieć, że ktoś mnie do tego zmusi, ani nie zmusił mnie do tego system, ani nie zmusiło mnie do tego to, że ojciec pił, ani nie zmusiło mnie do tego nic. Ja tak chciałem i tak robiłem. Jesteś człowiekiem, który chce i robi. Rozumiesz? Ale tak samo możesz nie chcieć i nie robić. Mnóstwa rzeczy. I to zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Nigdy nie możesz zwalić czegoś na kogoś albo na coś. To ty jesteś za to odpowiedzialny. I wiesz, przyszedł czas, kiedy mieliśmy bardzo dużo pieniędzy. I uważaliśmy się, że jesteśmy ludźmi, którzy zabojowali ten świat. Przyszły wojny gangów w Warszawie i wielu moich kolegów wyprzyjechało, wyjechało do kręgu i nie wracało. Po prostu uginęli. I został też wyrok wydany na mnie. I powiedzieli, że najpierw porwą moją dziewczynę, moją żoną, porwą naszego syna. Za nic. Tylko za to, że zaczęliśmy mieć dużo pieniędzy. Rozumiesz? I nie chcieliśmy, z kimś się dzielić. Nie dlatego, że kogoś sprzedałem, nie dlatego, że coś tego nie miałem, tylko dlatego, że miałem dużo pieniędzy. I zacząłem przeszkadzać w tym ludziom. Dlatego, że nie chciałem wejść w pewien układ. I mieliśmy najścia na dom, i kiedyś siedzieliśmy w domu i Agata trzymała naszego 8-miesięcznego syna i za później go tylko trzymała, bo wiedzieliśmy, że jak wejdą do domu, to tylko tyle będzie, że sforsują drzwi, a ja będę musiał zastrzelić tyle osób. Albo nas zatrzymał. Rozumiesz? Tak wyglądało nasze życie. Z jednej strony było bardzo bogate i pozbawione jakichkolwiek skutków wobec drugiego człowieka, z drugiej strony przynosiło zniszczenie. Miałem depresję, dostałem depresję, żeby się nigdy nie przyznawałem na depresję. Nigdy się nie przyznawałem, że jestem narkomanem. I do tego tak mówiłem. Zawsze uważałem, że jestem, wiesz, wobec ludzi ktoś niesamowity, ktoś niesamowicie wielki. I przez 2001 rok trafiłem 3 razy do więzienia. Zapłakał tak, bo 10 miesięcy doświadczyłem. To w tym więzieniu ono nie jest straszne. Jak ktoś opowiada, że to jest straszna rzecz, to jest to nieprawda. To jest taki gorszy kodek robotniczy. Ale wiedziałem, że będę tracił pieniądze. Że każdy miesiąc po tym więzieniu będzie strata pieniędzy. I kiedy tak siedziałem, zastanawiałem się, co mam robić dalej. I dziwiłem się, czemu się miałem prawników. Miałem układy, nawet tu na kasę Szaka miałem psychiatrów, którzy wystawiali mi dokumentację. Taką, że nie mogę się wypowiedzieć.
I siedziałem, mówię, co ja tu robię? Rozumiesz? 10 miesięcy mam jakieś głupie do siedzenia. Mówię, kurczę, siedzę i tracę pieniądze. Ja nie myślałem o tym, że siedzę i innych ludzi krzywdzę. Ja myślałem, że siedzę i tracę pieniądze. To było dla mnie dopiero, to dla mnie powód. Nie miałem żadnych wyrzutów sumienia, coś ci powiem. Nie miałem żadnych wyrzutów sumienia, że człowieka zrobiłem. Żadnych. Osierocił przez sierocie. Nic. Fajnie, zaraz się będę czego żyje. Powiem ci, dlaczego żyję, dlaczego tu jestem i wpływam dzisiaj na setki tysięcy ludzi. Teraz ci powiem. I przyszedł ten człowiek. I ten człowiek, ja ten mój Majdan cały. I miał taką książkę. Grubą. Ja bym nie wiem, kto ma za książkę. A on mówi, to jest Biblia. Ja bym nie wiem, co to jest. A on mówi, Biblia. Ja wiem, skąd ma Biblia. A mi tu przychodzi taki dwóch oszołomów, co sobota do nas. I mówi ona, o Jezusie. Ja mówię, zawsze się wiem. Ja się wszędzie zapisywałem. Do anonimowych alkoholików, na spotkania terapeutyczne, żeby tylko wyjść z tej ceny. Pomimo, że polskie więzienie nie jest straszne, ale siedzisz 23 godziny w celi. Wtedy nie sobie ci młoda, na skutek zdrowia, ale nie jest to rozumiesz. Więc tak to wygląda. Nuciłem się po swojej kopii puszczą. Ja nie wiedziałem, co to znaczy, że kopii, jak kopii puszcza, bo ja mówię, no wracałem, że kopii puszcza. Nie wiedziałem, co to jest w ogóle. Ja myślałem, że to mega, fizjologia, nic się nie dzieje w swoim ciele, ale w głowie po prostu jest sieczka. Jedna wielka sieczka. I godzina się ciągnie jak 5 godzin. Wiesz, siedzisz, kurczę i nie wiesz, co masz zrobić ze swoją głową. Mówię, zapisz mi na te spotkania takich typów. Poszedłem do nich, tam się działo takich dwóch ludzi. Na początku myślałem, że im dobrze płacą za to, że przychodzą do nas, nie? Okazało się, że nic im nie płacą. I że przychodzą tutaj od 89 roku. I wiecie, co mnie zaskoczyło w tych ludziach? To, że oni mi nigdy nie osądzali. Oni nigdy do mnie nie mówili tak. Powinieneś wisieć. To mi dużo ludzi dzisiaj pisze, nie? Powinieneś wisieć. Pan powinien wisieć. Ja mówię, no ale stoję. Przykaz karny. Do 3 dni pojechaliśmy do programu. Jak mi zadali pytanie, co ja teraz zrobię, podobne do ciebie, co ja teraz zrobię z tymi dziećmi, z tą żoną, ja mówię, no a nie, co mi z tym zrobię? Co uważasz, że mężczyźni do kogoś powiedzieć, przepraszam, za mojego męża? Ludzie nie chcą z tobą rozmawiać. Ludzie nie chcą cię widzieć. Ludzie nie chcą w ogóle wiedzieć, że żyjesz. Ludzie, wiesz, to nie jest to, że tu dusiłeś kota z kosiarki, bo się mama wycieraszka, rozumiesz? Ludzie nie chcą w ogóle wiedzieć, że ty żyjesz. Brat tego człowieka przez długi okres czasu, to jak mnie widział, mnie, to sam przejechał się na drugą stronę ulicy. Oni nie chcą rozmawiać z tobą. Oni mają żal do państwa, że cię nie powiesili. Tak się żyje. To jest tego rodzaju życie. Ja kiedy u tych Żydów powiedziałem, że tak, właśnie tak jest, powiedziałem im dlaczego, teraz wam powiem dlaczego właśnie tutaj stoję, to myślałem, że mnie zmęczują na tym rządu i ludzie na mówię. Ale kiedy tych dwóch ludzi, do których ja zacząłem tam chodzić w więzieniu, zaczęło mówić do mojego życia, zaczęli mówić prostą prawdę, wiecie o czym to mi mówili? Oni mówili do mnie, że mnie Bóg kocha, a ja myślałem, że ich poduszę. Ja mówię, jaki Bóg? A gdzie był Bóg, mówię, jak zabiłem człowieka? Ja takie pytania zadawałem. A mówię, gdzie był Bóg, kiedy mój ojciec zginął wypadł? Gdzie był Bóg, kiedy moja matka miała nerwicę wszystkich rodzajów i po prostu po ojciec chwał i wynosił z domu rzeczy? Gdzie był ten Bóg? A oni na luzie, słuchaj, wolni jak sami mają. Siedzieli i mówili, słuchaj, no normalnie, na ziemi, nie. Tak jak teraz, tylko ty go olewałeś. Oni nie stawali, postawili przed pewnym faktem. Przed faktem, że tu ja jestem decydentem. Oni nie oskarżali, ja też pożarali się tym miarę. Mówili, że to decydujesz, chcesz to robisz. Chcesz to tak żyć, ale pokażemy ci alternatywę. I oni pokazali mi alternatywę. Ja byłem wściekły, ale wtedy nie chodziłem do nich. I wiesz co, zacząłem to wiedzieć. I mówię, a ja z tymi już nie poznałem. Bo nie miałem pojęcia o tym temacie. Wiecie, jak zacząłem czytać tą Biblię, to uświadomiłem, co mi się do tego jest. I że mnie kocham. W takim stanie, w jakim jestem, że umarł za mnie na krzyż, że moje grzechy są przebaczone. Po prostu. Pomodliłem się, stając w kolejnym sensie innym człowiekiem.
Jestem niereligijny człowiek, oczywiście niedobrze zrozumiałem. Ja nie przychodzę na podać religijnym opowieści. Jak sobie wejdziesz gdzieś w internecie, piszesz akwarystowanie, to sobie poczytasz różne rzeczy o nas. Jeszcze od 5 lat wszystkich telewizji w Polsce. Mówimy ludziom o tym, w jaki sposób można normalnie żyć. Ja dzisiaj do was przychodzę z prostym ofertem. To ty jesteś decydentem swojego życia. Nie ma takiego miejsca, żeby ono było zbyt trudne do tego, aby się z niego cofnąć. Nie ma takiego miejsca. Dwa, nie ma żadnej wymówki. Posłuchaj, nie ma żadnej wymówki, że masz jakieś złe rzeczy w życiu. Żadnej wymówki. Na nikogo nie możesz tego zwalić. To ty jesteś decydentem. Nawet jeśli miałeś pojechany przez na nas, to ty jesteś decydentem. Coś cię powoduje. Możesz w swoje życie wyłożyć pięknie, jak chcesz. Albo możesz wpłynąć w nurtem rzeki. Ten świat będzie chciał cię wbić w pewien jakby schemat. Ten świat będzie ci mówił, jak masz żyć, co masz robić i jak masz funkcjonować. Rozumiesz? Ale jeżeli ty powiesz nie, ja ci się mogę powiedzieć nie. Wiesz, jak ja wyszedłem, już jako nawrócony człowiek z 10 miesięcy więzienia, natychmiast rozwinął się telefon, o, jesteś super, lecimy. Ja mówię, ty lecimy. Masz pieniądze? Ja mówię, mam pieniądze, to tylko znaję, bo tyle wydawa. Na pilu do domu. To mówię, lecimy, jest 3000 do wzięcia, ale samochód nie wiesz, że trzeba odebrać pieniądze. Ja mówię, nie, nie lecimy. No dlaczego? Jezusa spotkałem. Co ty już na alarmie jesteś? Taki był tekst. Ja mówię, nie, nie. Jak to nie wiesz? Przyjeżdżaliśmy do domu, kochani. Ja wszystkim mówiłem, że jestem innym człowiekiem. Mówię, miksuję się. Ale tu nie chcesz mieć więcej, nie, mówię, pójdę do pracy. Pójdę do pracy. Wiesz, pierwszą pracę, po którą poszedłem, to było to człowieka, który wydaje nas jako grupę przestępczą, żebyśmy złamali już w ogóle na razie Starzyńskiego jeszcze nie ostrzegłem. Poszliśmy do niego, powiedziałem, muszę oddać życie Jezusowi, powiedziałem, potrzebuję pracy. Dostałem pracę, założyłem firmę. Wiecie, dlaczego wam o tym mówię? Bo nie ma takiego miejsca, takiego dna, z którego człowiek może wyjść. Ale jak jest warunek, że człowiek musi uświadomić sobie, że nie może wyjść z nurtem tego świata. Dwa, człowiek musi uświadomić sobie, że nie może się oszukiwać. Nie możesz się oszukiwać. Nie możesz ściemiać. Nie możesz udawać. Nie możesz udawać, że jesteś inny. Tak, masz rację. Musiałem ustać przed dostań i powiedzieć tak. Zabiłem człowieka. Nie potrafię stworzyć. Co mam zrobić? Tam przeczytałem w tej Biblii, że Bóg mi to wybaczył, a jak Bóg mi to wybaczył, rozumiesz? To znaczy, że jestem wolny. Jestem wolny. I mogę żyć od nowa. Żyć od nowa. Moje życie dzisiaj jest życiem od nowa. Dzisiaj mówię nie różnym rzeczom. Wyszedłem z narkotyków, bez żadnej terapii. Wyszedłem z życia, które prowadziłem, bez żadnej terapii. Jestem z kobietą 21 lat. Gdzie normalnie można być, jak mówię? Dla mnie to ludzko. Dla mnie to ludzko. Czy możemy prowadzić normalne życie? Czy mogę je nie zdradzać? Czy mogę nie uczyć się po agencjach towarzyskich? To był cud. Rozumiesz? Coś nastąpiło w mojej głowie. Jakaś zmiana. Przestało mnie kręcić duże pieniądze. To był cud. Wiesz, co daje zamienienie moje żony różnego składu? Bo taki mi to jest. Ja trzy samochody, to sobie składa. Ty, nie miałem kompleksu. Przestałem być człowiekiem zakompleksionym. Przestałem się martwić tym, co mówią o tobie inni ludzie. Co mi obchodzi, co mi mówią inni ludzie? Powiedz. Skoro Bóg mnie zaakceptował, to co mi obchodzi, co mówią inni ludzie? Nic. Jak teraz mam żyć? Tak, żeby dawać im przykład. Żeby powiedzieć tak, zobaczcie. Byłem mordercą. Byłem dealerem. Handlowałem narkotykami. Byłem ludzi, wchodziłem ludzi do lasu. Ale teraz jestem inny. Można. Nie dalej jak godzinę temu staliśmy vis-a-vis złotych tarasów ze sprzętem nagłośniającym, rozumiesz? I tym setkom ludzi mówiłem to samo co wam, stojąc na naszym oświecie. Rozumiesz? I mówię, można. I ludzie się otrzymują i mówią, wow, można. Ja mówię, no można. Można żyć zwycięskim życiem. Można nie żyć w porażce. Można nie iść na kompromis.
Można, ale trzeba chcieć. Trzeba chcieć. Trzeba chcieć. On ma za sobą 15 lat więzienia i firmę założył. Jak z jakim sposobem? Mówił firmę założył. No, założył. Jest uczciwy. Wychowywał się na szkółkach całe życie. Rozumiesz? A teraz biznesmen jest. Jako jedyny w regionie dostał dofinansowanie z Unii Europejskiej. Jakim sposobem? Inni dostali on dostał. Teraz dostali dzisiaj tą prostą prawdę, że możesz nie zrobić różnych rzeczy w swoim życiu, rzeczy, które będą cię niszczyć, tylko dlatego, że się im przeciwstawi, że powiesz pewnym ludziom, pewnym układom nie. Dwa, nawet jeśli dzisiaj jest ci bardzo ciężko, może nawet jeśli nie widzisz pewnej jakiejś przyszłości konkretnej, to ktoś ci powie, jest dla ciebie dobra przyszłość. Jest dla ciebie dobra przyszłość. Możesz mieć normalne, dobre życie, jest do tego dowody, w tego świadectwa. Mam 8 lat szkoły podstawowej, 10 lat więzienia ze sobą. Jestem człowiekiem, który rozpoczął nowe życie. Dlatego, że zaufanie jest osobą. Rozumiesz? To jest bardzo proste. Możesz sobie skończyć szkołę, możesz skończyć studia, możesz mieć fajny biznes. Możesz. Możesz wskakać z łóżka do łóżka. Możesz wiedzieć, że monogamia jest rzeczą normalną, a nie zrobić alchemię. Rozumiesz? Możesz. Zostańcie z tym przyjaciółem. Nazywam się Albert Zerojski. Jak wejdziesz sobie do internetu, to znajdziesz wszystkie kontakty. Chcę, żebyś przemyślał to, co powiedziałem. Jestem żywym dowodem na to, że można przeciwstawić się systemowi tych wygrań. Możesz powiedzieć nie na kodygo, możesz powiedzieć nie w wodzie, możesz powiedzieć nie innym rzeczom. Chcesz ci powiem, bo to jest nieprawda, że życie przestanie być przyjemne. Dopiero życie takie jest przyjemne. Rozumiesz? Proszę. To jest to, co chciałem wam przekazać. Jeżeli macie pytania, to macie 6 minut. Chciałem, żebyście je mogli zadać. Dobrze, posłuchaj, jak gdybyś nie zapłacił, tak? Tym klawiszą tego wszystkiego i byś posiedział na przykład w górze. Może byś wtedy zrobił. Przecież nie robię. No ale przeszedłeś tak, bo powiedziałeś, że jeszcze raz tak powiedzieć. Jeszcze trafiłem 3 razy. No właśnie. To może byś nie robił już wcześniej, tak? Posłuchaj. Nie spotkałem człowieka nigdy. Nigdy. Który by się naprawił. Bez Boga. Resocjalizacja nie działa. W tym roku. W tym roku. Wychodzi bardzo dużo morderców, którzy w 89 roku, do 89 roku była kara śmierci w Polsce. Od 89 roku zrobiono moratorium, zostało wykonane kara śmierci w Polsce. I wszyscy ludzie, którzy mieli karę śmierci, a nie została jeszcze wykonana do 89 roku, została ona zmieniona na 25 lat do dnia wolności. W tym roku mija te 25 lat. Wychodzą mordercy, pedofile, gwałciciele. Społeczeństwo drży. Wszyscy z tych ludzi podsiadywali po 25 lat. Z każdym, z którym był robiony wywiad, tak? Każdy z tych ludzi mówi, nie wiem, co zrobiłem. Nie wiem, co zrobiłem.